Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Porozmawiamy sobie o wolności słowa, o wolności dziennikarstwa. Najgłośniej o wolności słowa oczywiście jest za sprawą zablokowania prywatnego konta prezydenta Donalda Trumpa na Twitterze. To konto zostało zablokowane również na Facebooku czy Instagramie. No i wokół tego cała burza i wielka dyskusja na temat właśnie wolności słowa, cenzurowania przez wielkie korporacje. Ale my wracamy do spraw trochę nam bliższych. Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy niedawno zaapelowało do Komisji Europejskiej, aby ta przyjrzała się rynkowi prasy w Polsce. Jak podają wirtualne media, jest to reakcja na przejęcie przez PKN Orlen Polska Press, która wydaje 20 dzienników regionalnych. I o tej sprawie chcę porozmawiać z moimi i państwa gośćmi, którymi są pani redaktor Joanna Miziołek Wprost. Witam serdecznie, dzień dobry. I pan redaktor Jacek Lidziniewicz, Gazeta Polska. Panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. I nawiązując do tego wniosku Niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, czy ten wniosek państwa zdaniem, pani redaktor, jest słuszny? Jakie motywacje tu mogły przemawiać, że rzeczywiście taki wniosek, takie zdanie się pojawiło, taka inicjatywa w kierunku Komisji Europejskiej? Ten wpływ też taki niemiecki, który był właśnie na prasę, był bardzo duży od wielu lat. To znaczy mamy przykłady teraz już nie niemieckiego koncernu, ale szwajcarskiego koncernu Axel Springer. Więc to jest chyba trochę tak, że dzisiaj też takie korporacje, którym zabiera się pewien dostęp, one apelują o to, żeby jednak ten wpływ był. W Polsce my nie zrobiliśmy czegoś takiego jak właśnie chociażby we Francji, to znaczy tego, że tam większość jednak mają te państwowe media. U nas ten proces po 89 roku takiego urynkowienia się i wpuszczenia tych zagranicznych podmiotów tak się skończył, że jednak dużo z tych podmiotów ma właśnie zagraniczny kapitał. I oczywiście to jest dosyć dziwna sytuacja, w której to Niemcy mówią o tym, że tutaj trzeba się przyjrzeć, mówią do Komisji Europejskiej, trzeba się przyjrzeć, że polskie firmy przejmują ten kapitał. Zresztą ja w tym wydawnictwie Polska Press pracowałam i powiem tak, no nie jest to wydawnictwo, które dbało o pracowników, delikatnie rzecz ujmując. Ci wszyscy dziennikarze regionalni, którzy pracują tam od lat, no raczej dużo nie mieli dużych pensji. Ci pracownicy też nie byli jakoś super traktowani przez swojego własnego wydawcę. I dzisiaj ta zmiana może przynieść przynajmniej taki jakościowy zysk, że oni po prostu będą bardziej dofinansowani. A wtedy Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy w jakiś sposób reagowało, apelowało, dbało o swoich kolegów po fachu z Polski, czy nie było takiej reakcji jak teraz? Oczywiście, że nie było. Zresztą też prawda jest taka, że no było trochę takie poczucie w Polsce, że jeśli chodzi o ten niemiecki kapitał, to zazwyczaj on nie dbał o tych pracowników. No przeciwieństwem był właśnie Axel Springer wtedy jeszcze, który miał ten kapitał niemiecki. On o wiele lepiej dbał o pracowników niż Polska Presa, ale ten Passauer był takim miejscem, w którym jednak hulaj dusza piekła nie ma, to znaczy robiło się co chciało trochę. Ja widziałam to z tego punktu widzenia, znając bardzo wielu dziennikarzy regionalnych, też dziennikarzy, którzy w ostatnim czasie odeszli tam z pracy. No ale z drugiej strony, jeśli chodzi o całą sprawę właśnie przejęcia przez polski kapitał, no to pojawiają się inne wątpliwości, te dotyczące tego, tej niezależności, to znaczy tego, że jeżeli przejmuje to Orlen, no to w takim razie pytanie, czy dziennikarze będą na przykład mogli pisać zakulisowe teksty na temat władzy. Czy będzie to już przeszkadzało Orlenowi? No mamy przypadek teraz chociażby jednego z artykułów, który pojawił się w Rzeczpospolitej, a tak naprawdę się nie pojawił, dotyczący Orlenu, który został przez Bogusława Hrabotę zdjęty. Podobno bez porozumienia z autorem, tylko zadzwonił do Bogusława Hraboty i o tym poinformował. Więc tutaj pojawiają się takie wątpliwości, ale oczywiście nie powinny w ten sposób reagować Niemcy, bo co Niemcom do polskiego rynku prasy? A może właśnie bardzo dużo, panie redaktorze. Jak pan patrzy na ten wniosek, na to, że Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy tak przejęło się tą sytuacją w Polsce, przejęciem przez PKN Orlen Polska Press, bo zdaniem szefa tego Niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy istnieje ryzyko, że państwo w ten sposób będzie ingerowało w pracę redakcji, a wolność mediów znajdzie się pod presją. Czy pan przychyla się tutaj do tego argumentu, czy na sprawę patrzy zupełnie inaczej? Znaczy, Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy powinno się zajmować przestrzeganiem prawa i wolności i swobody dyskusji w Niemczech. No, niech się uderzy niemieccy dziennikarze w swoją własną pierś, jak przecież pamiętamy na przykład, to jest tylko takie, co pamiętam z przeszłości, chociażby o zajściach w Kolonii. No, ile to
przez ile dni było embargo na informacje o gwałtach w czasie Sylwestra, bo no zepsułoby to wizerunek inteligentów i lekarzy, którzy przyjechali z Afryki Północnej do Niemiec, tak? Czyli imigrantów legalnych i nielegalnych. No i tutaj wtedy jakoś nie słyszałem, żeby stowarzyszenia dziennikarskie się pochylały u siebie w kraju nad tym, no, i myśl, mówiły o wolności, czy też jej braku. Wydaje mi się, że to, że tak podchodzą do tego dziennikarze niemieccy, no świadczy o tym, że sami mają z tym problem. Znaczy sami uważają, że gdyby jakaś, że po prostu realizują agendę niemiecką i widocznie u nich to tak wygląda, że dzwoni Angela Merkel i mówi, co ma być, a co ma nie być w mediach, i jak rozumiem, chyba stąd wynika ta obawa. No tutaj co to wydaje mi się, że no, to jest też jakby nie było jakaś po prostu transakcja. Nikt nie zmuszał jakby przedstawiciela i Polska Press do sprzedaży. Nikt im nie przykładał rewolwerów do głowy. No po prostu sprzedali to podmiotowi, który mógł najwięcej zapłacić, a najwięcej mógł zapłacić Orlen, który uznał uznał jednocześnie, że jest to jakiś element biznesowy. Zobaczymy za parę lat, ocenimy, czy miało to sens, czy zupełnie go sensu nie miało. No ale nie rozumiem, dlaczego Komisja Europejska miałaby się przyglądać teraz akurat temu. Panie redaktorze, to ja wyjaśnię, bo tutaj niemieccy dziennikarze przedstawili kolejny argument. Komisja Europejska nie może bezczynnie przyglądać się, gdy narodowo-konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwości, tutaj już słyszę oburzenie ze strony Konfederacji o takie stwierdzenie wobec Prawa i Sprawiedliwości, likwiduje krok po kroku niezależne dziennikarstwo. Pani redaktor, czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście likwiduje niezależne dziennikarstwo, pani zdaniem? Jak to jest? Jak to w Polsce też układało się na przestrzeni ostatnich lat? Bo ja sobie przypominam też różne sytuacje, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie rządziło przecież w Polsce, nie rządziła Zjednoczona Prawica, gdzie różne zachowania ze strony polityków wobec dziennikarzy się pojawiały. Ja myślę, że każda partia polityczna, która rządzi, chciałaby likwidować niezależne dziennikarstwo, no bo najłatwiej politykom jest wtedy sterować przekazem medialnym, i to jest dosyć oczywiste. Myślę, że Platforma Obywatelska też miała swój incydent, i to nie jeden, chociażby wejście ABW do redakcji Wprost w momencie, kiedy Tygodnik Wprost ujawniał taśmy, no, które częściowo przyczyniły się do tego, że Platforma Obywatelska później tę władzę straciła, bo nagrani politycy mówili o kuluarach pracy i o wielu nieścisłościach, które tam wychodziły. Już nie będę wszystkich tych taśm przypominać, no ale były też spotkania, zdaje się, Pawła Grasia z panem Hajdarowiczem, który kupił Rzeczpospolitą. To też było za czasów Platformy Obywatelskiej, dlatego ja nie mam złudzeń, że politycy nie chcą sterować dziennikarzami. Oczywiście, że chcą. Oczywiście, że w wielu przypadkach im się to udaje, bo też dziennikarzom, powiedziałabym, dziennikarzom oczywiście w cudzysłowie, jest łatwiej po prostu dostawać jakieś wrzutki i to opisywać, niż zajmować się rzetelnym dziennikarstwem, więc absolutnie jest takie zagrożenie. Jest takie zagrożenie, że tak się może dziać, tylko pytanie teraz, jak wygląda rynek prasy w Niemczech? Czy w Niemczech jest zagraniczny kapitał, czy jest niemiecki kapitał, jeśli chodzi o prasę? Bo myślę, że największy problem z tym jest, że właśnie my w pewnym momencie w Polsce stało się tak, że to zagraniczny kapitał wszedł do prasy i zaczął też poniekąd oczekiwać pewnych działań ze strony tych polskich mediów. No bo z jednej strony mamy oczywiście to, że jest obawa tego, że rząd polski będzie w jakiś sposób naciskał na dziennikarzy, i tutaj pełna zgoda, ja się też tego obawiam, bo myślę sobie, że bardzo dużo tekstów może nie powstać wtedy. I będziemy się dlatego też przyglądać właśnie Polska Presja, jak to dalej będzie wyglądało. Czy dziennikarze nie będą zwalniani, ci, którzy do tej pory krytykowali prasę, krytykowali rząd, krytykowali władzę. Ale z drugiej strony, no spójrzmy też na to trochę z takiego punktu widzenia właśnie realizowania agendy rządów. No bo chodzi o na przykład o politykę historyczną. Co prawda Onet, który już tego kapitału niemieckiego tak nie ma jak kiedyś, no ale jednak ostatnio była historia, w której zdaje się, czy to było w Wigilię, czy przed Wigilią, został puszczony artykuł o tym, jak to żołnierze niemieccy
żołnierze Wehrmachtu biedni musieli spędzać wigilię z dala od rodziny i kiedy się tam starali chociaż trochę ten taki takie ciepło rodzinne zachowywać. No, w Polsce, w kraju, w którym II wojna światowa spustoszyła nas, to znaczy gdzie były obozy koncentracyjne, zaczęły się pojawiać informacje właśnie z Muzeum Auschwitz, gdzie właśnie ci ludzie byli gazowani tej wigilii, to znaczy gdzie układane były ciała osób, które zostały zagazowane pod choinką, gdzie ci żołnierze się bawili. No właśnie też pokazuje to, że nie można takich sytuacji dopuszczać. Myślę, że w Niemczech taki tekst może sobie pewnie nie, może sobie tam iść i nie będzie oburzenia z ich strony. Natomiast w Polsce każdy kraj musi realizować własną politykę historyczną i tutaj nie pierwszy raz zresztą mieliśmy taki przykład takiego medium, które wskazuje właśnie takie zachowania i chce realizować politykę historyczną Niemiec, a nie Polski. No tylko ja mam takie wrażenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, na przestrzeni ostatnich lat, że kiedy Polska gdzieś stara się przynajmniej jakoś realizować tą swoją politykę historyczną, przynajmniej zacząć ją realizować, no to pojawiają się jakieś naciski właśnie z zewnątrz, które pokazują, że jednak atak to nie możecie robić, bo tutaj my się z tym nie zgadzamy. Albo inaczej też nie możecie robić, musicie w ten sposób, bo my tak uważamy. No i cały czas jesteśmy pod jakimś naciskiem. Ja się zastanawiam, czy tutaj też nie będziemy, panie redaktorze. I tutaj kolejny cytat. Zdaniem stowarzyszenia Komisja Europejska powinna zająć się tym rynkiem prasy w Polsce w ramach planowanego na początek 2021 roku zastosowania wobec Polski mechanizmu praworządności. Teraz ten mechanizm praworządności będzie w każdej naszej dziedzinie życia wykorzystywany? Ale tutaj w sensie, gdyby tak miało być, no to polski rząd ma proste, no to wtedy, jak rozumiem, Niemcy chcą mieć 20% rynku medialnego w Polsce, to my poprosimy o 20% rynku medialnego w Niemczech. No i dosyć, jeżeli ma być, jeżeli w tym kierunku ma iść realizowanie jakby praworządności, no to czemu nie? No wydaje mi się, że bylibyśmy może nawet do przodu na tym wszystkim. No zobaczymy, no tutaj się... Ja nie wierzę, żeby aż tak to wszystko było głupie, no bo jeżeli dojdziemy, zaczniemy myśleć w ten sposób, no to może się trzeba przyjrzeć na przykład rynkowi sprzedaży w Polsce, albo no, który jako żywo Niemcy sobie hulają od Bałtyku do samiuśkich Tater ze swoimi Lidlami i Kauflandami i jakoś... Tutaj nie słyszę oburzenia, żeby tutaj Niemcy, to żeby im to przeszkadzało, że ktoś tam, że oni mają na przykład za dużo rynku albo za mało, tak? I to jest oczywiście wszystko podszyte wielką hipokryzją. Ja sądzę, szczerze powiedziawszy, sądzę, że tych dziennikarzy tam niemieckich to obchodzi jak zeszłoroczny śnieg, to co się tutaj dzieje, ale no ktoś im to tutaj to podyktował. Jak sądzę, jakby tam spojrzeć w stopkę, kto to pismo stworzył w Wordzie, to się okaże, że adres to... ulica Czerska albo wręcz biurko pana redaktora Wrońskiego. No to niestety, no tutaj też bym przykładał do tego miarę, po prostu jest to trochę polska polityka, tylko w zagranicznym wydaniu i wydaje mi się, że tutaj gadanie o tym, czy będzie tak, czy inaczej, że jakby dzienniki lokalne, które niby tam słyną, czy wcześniej, przed tym, zanim dokonała się ta transakcja, dzienniki lokalne były tak jakąś oazą wolności, no, czy na przykład pan Majchrowski to nie miał przełożenia na to, co się o nim pisze w dzienniku krakowskim, albo pan Adamowicz świętej pamięci na to, co się z nim pisze w dzienniku bałtyckim. No jest, nie oszukujmy się, no po prostu jest oczywiste, że miał i jest oczywiste, że było to biznesowo zapięte i większość reklam pochodziła właśnie z tych urzędów i te gazety były po prostu w pewnym momencie, w pewnym sensie, podejrzewam, że gdybyśmy liczyli liczbę artykułów, które się nie ukazały w tych mediach, bo zainterweniował ratusz jeden, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, to by pewnie było setki tych artykułów.
I tutaj każdy to wie i nie ma się sensu. Tutaj stawiamy kropkę, kończymy ten temat, ale za moment wracamy do państwa, drodzy widzowie, z kolejnym ciekawym pytaniem na naszej antenie. Moimi państwa gośćmi byli redaktor Jacek Liziniewicz i redaktor Joanna Niziołek. Za moment, tak jak mówiłem, wracamy do państwa. Kolejna rozmowa za chwilę przed nami.